jest bardzo ważny dzień dla naszych uczniów, dla ich rodziców, bliskich. Mnóstwo wzruszeń, emocji, a my cieszymy się, że mamy taką młodzież, która już wybierając naszą szkołę tak naprawdę ma określone zainteresowania, cele, pasje, bo tak to należy nazwać. Byliśmy pierwsi w Zabrzu, bo początek to rok szkolny 2015-2016 i wtedy zaczynaliśmy od dwóch małych grup, grupy policyjnej i grupy właśnie wojskowej. Dzisiaj to już jest prawie 300 uczniów. Zapewniamy po pierwsze merytoryczne nauczanie. Uczniowie mają zajęcia i z zawodowym policjantem, i z zawodowymi żołnierzami. Dużo aktywności. Podczas uroczystości odbyło się nie tylko ślubowanie 32 uczniów klasy policyjnej, ale także wręczenie awansów na wyższe stopnie starszym kadetom. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wybrać taką klasę? Mała jakaś tam zajawka właśnie była na wojsko, w sumie przez tatę, bo tata chciał iść do wojska, lecz niestety ze względu w sumie na problemy ze zdrowiem, no to nie mógł, jednak go nie przyjęli, więc ja postanowiłam iść tak jakby spełnić jego marzenia. Mamy bardzo fajnych nauczycieli, fajnie tłumaczą i fajny jest klimat. Fajnie da się porozmawiać z nauczycielami, jeżeli jest problem, zawsze po lekcjach pomogą i wojskowi bardzo mają profesjonalne podejście do nas. Mundur was zobowiązuje do czego? Do dyscypliny, do pokory, do szczęścia też można tak to powiedzieć, bo jeśli my walczymy o naszą Polskę, to znaczy, że możemy być też szczęśliwi z tego, że jesteśmy wolni. Już od małego już mnie fascynowało, odkąd pamiętam, już dostawałem jakieś karabinki małe od dziadka i tak dalej. Zawsze byłem zafascynowany, mój dziadek też był, dlatego też postanowiłem, że to też pójdę do wojska. Są oczywiście dodatkowe lekcje z tego i oczywiście musztry, ale nauką niczym się nie różni. Też trzeba harować, też trzeba się uczyć. Dzisiaj otrzymujecie kolejne stopnie awansu. Czym to jest dla was? Cieszysz się z tego powodu, że będziesz miał kolejny awans? Oczywiście, jak najbardziej. No, awans, no po to jestem w tej klasie, żeby awansować, iść jak najwyżej. Pnę się w góry, no mam ambicje, trzeba je realizować. Czego uczy cię klasa mundurowa? Czego mnie uczy? Dyscypliny. Dyscypliny na pewno. Czy coś jeszcze? Na pewno, no wiele rzeczy, ale przede wszystkim na pewno dyscypliny, bo to jest najważniejsze w wojsku. Wybrałam klasę policyjną ze względu na to, że bardzo lubię wyzwania i jest to dla mnie bardzo interesujące i zakres policji jest czymś ciekawym, w czym chciałabym się kształcić w przyszłości. Dzisiejsza uroczystość ważna dla ciebie? Tak, bardzo. Dostałam ostatni awans najwyższy na ucznia aspiranta. I czym jest dla ciebie ten awans? No jest to naprawdę duże wyróżnienie, ponieważ staramy się 5 lat o te awanse z roku na rok, wiadomo. Najpierw ta pierwsza beka to jest naprawdę duże przeżycie już dla tych pierwszaków, samo to ślubowanie i teraz jak jesteśmy już tą najstarszą klasą, ten ostatni awans to jest naprawdę coś, czemu życzę każdemu pierwszakowi, drugiej, trzeciej oraz czwartej klasie. Pamiętasz swoje ślubowanie? Jejku, pamiętam to jakby to było wczoraj. No, stres przeogromny, trzeba było się nauczyć. Najważniejsze było to, żeby nasza cała grupa, nie tylko ja, żebym dała radę jako dowódca, ale żeby cała grupa troszczyć się o każdą osobę po kolei i naprawdę to było super przeżycie. To piękne wydarzenie, piękne, które z jednej strony odnosi się do naszego patriotyzmu, ale z drugiej strony świadczy o olbrzymiej odwadze. Nie będę unikała tego słowa. W dzisiejszych czasach zdecydowanie młodego człowieka i jego rodziców o tym, że podejmuje naukę w klasie mundurowej, ma bardzo duże znaczenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno rodzicom, jak i tym uczniom, że zdecydowali o wyborze klasy, która wiąże się z pewną odpowiedzialnością i realizowaniem zadań, ważnych zadań również dla społeczności lokalnej, dla naszych mieszkańców. Co pańskim zdaniem decyduje o popularności kierunków mundurowych? Ciekawość mundurów jest wokół nas coraz więcej. Oglądając różne wiadomości, filmy i tak dalej, są ciekawi, jak ta służba, czy to jest służba w policji, czy wojsku, wygląda od zewnątrz, a naszą rolą, czyli wykładowców w tej szkole, jest pokazanie im, czym ta służba tak naprawdę jest. Nie uczą się stricte konkretnych zachowań, zadań, ale oswajają się z tym, jakie zadania w przyszłości będą ewentualnie realizować, jeżeli wstąpią w przyszłości do jednej ze służb. Jakie cechy chciałby pan zaszczepić swoim wychowankom? Na pewno sumienność, rzetelność, cierpliwość, wrażliwość na to, co jest wkoło, żeby nie być bezinteresownym względem innych osób, żeby być taką otwartą, społeczną osobą, bo nikt z nas nie jest pojedynczą wyspą.